Witam na drugiej części konferencji prasowej. Do dyspozycji jest Jakub Czerwiński. Proszę o zadawanie pytań. Dobry. Panie Jakubie, gracie z Wartą, z którą pytałem też po to trenera, graliście w listopadzie w sytuacji zupełnie innej, czy w waszej sytuacji zupełnie innej. To poza miejscem w tabeli się coś zmieniło w szatni, w sensie atmosfery, podejścia do meczu? Dzień dobry. Atmosfera w szatni jest bardzo dobra, wyjątkowa w ostatnim czasie na pewno. Wyniki w tym też pomagają, ale generalnie każdy chce przychodzić na treningi, każdy chce, czerpie radość z tego bycia w tej szatni, a jak przychodzi trening, to każdy daje z siebie co ma, każdy walczy o pierwszy skład i to się przekłada też na naszą formę. Pracujecie praktycznie nieprzerwanie od 3 grudnia, tak? Tam chwila była na Boże Narodzenie. To dzisiaj pokazała się informacja, że za chwilę znowu przygotowania ruszają do kolejnego sezonu. Macie się już dosyć, tak trywialnie mówiąc, czy jeszcze nie? Nie powiedziałbym w ten sposób, że mamy siebie dosyć. Być może wychodzi zmęczenie sezonem generalnie, bo ciężko pracujemy, tak jak pan wspomniał, od początku grudnia z małymi przerwami na reprezentację czy na święta, ale ta praca, którą wykonaliśmy w ostatnich miesiącach, daje efekty i to jest najbardziej jakby motywujące do tego, żeby dalej wciąż to robić, bo jeszcze sezon się nie skończył. Przed nami 2 ostatnie mecze i chcemy po prostu trzymać ten poziom, który prezentujemy w ostatnich miesiącach i wziąć, zgarnąć 6 punktów. A uwierzyłby pan wtedy w listopadzie przed tym meczem z Wartą, gdyby ktoś powiedział, że w rewanżu będzie grać o 5. miejsce? Chyba nie. Chyba nie miałem podstaw, żeby być aż takim optymistą po naszej rundzie jesiennej. Jednak ta praca się po prostu obroniła, oddała nam w postaci punktów i tej fantastycznej serii meczów bez porażki, którą obecnie mamy. Łatwiej, no pewnie tak, ale łatwiej się gra w takiej sytuacji, mając, no nie mówię co o utrzymaniu, ale górna część tabeli, 5. miejsce, 11 meczów bez porażki. No ta jesień była taka no średnia i pewnie nerwowa. Na pewno łatwiej o przygotowania do meczu pod kątem tej presji, że nie ciąży nad nami presja spadku czy degradacji i walki o ligowy byt do ostatniej kolejki. Jednak podtrzymanie koncentracji i bycia na 100% wciąż wymaga od nas myślenia i jakby wykrzesania z siebie właśnie tej motywacji i nastawiania się przed każdym meczem. To wyzwanie dla każdego, kto jest w tej szatni, ale my chcemy wygrywać. Jesteśmy sportowcami i chcemy wygrać każdy mecz. Na pewno faworytem tego poprzedniego meczu była Warta i zresztą wygrała tu 2-0. Była wtedy dużo wyżej w tabeli, a teraz ma taką zadyszkę w odróżnieniu od was. To oznacza, że role się odwróciły przed poniedziałkiem? Nie powiedziałbym tak do końca. Warta, uważam, że Warta jest jednym zespołem, jest po prostu jedną drużyną, która być może spisuje się ponad stan, być może jest taką rewelacją, można powiedzieć, ekstraklasy. To bardzo dobrze poukładany zespół z odpowiednim przygotowaniem fizycznym, odpowiednim przygotowaniem do meczu i też indywidualnie dużo jakości widzę w tej drużynie. Przed nami taki trudny mecz, mimo że Warta przegrała ostatnie 3 mecze, to wciąż bardzo dobry zespół i tak po prostu uważam, dla mnie dobrze, że patrząc na ostatnią historię meczów z Wartą, dobrze, że gramy na wyjeździe, bo tutaj mieliśmy problem, żeby u siebie w domu wygrać z Wartą. Przeżył pan w tym klubie wiele, od walki o utrzymanie zaraz na początku, w pierwszym
półroczu bycia tutaj, potem mistrzostwo, medal, teraz znów nerwowa jesień, to wszystko powoduje, że jakby to powiedzieć, już pan wie, co zrobić, żeby jesień nie była, bo ta jesień was ciągnie teraz strasznie w dół mimo wszystko. Coś zawsze jest po coś. Rzeczywiście, no, możemy mieć do siebie pretensje o tą jesień, ale gdybym wiedział, oczywiście, no, musimy dalej ciężko pracować, musimy być skupieni już teraz, po tym jak zagramy ostatni mecz z Lechią Gdańsk, oczywiście udamy się na urlopy, ale już od początku przygotowań z dużym skupieniem, takim zaangażowaniem i ze świadomością podejść rzetelnie do pracy i przede wszystkim oby świadomość nasza była na odpowiednim poziomie, jak ważne są te pierwsze mecze sezonu. Jeszcze nie znamy dokładnego terminarza, ale kluczem będzie to, jak zaczniemy następny sezon, chociaż to jest melodia przyszłości na tą chwilę. Na razie skupiamy się na najbliższym meczu z Wartą Poznań. Pan patrzy na ten czas właśnie od listopada, kiedy byliście tam w strefie spadkowej, 16 miejsce. To jest jakiś taki moment, kiedy, nie wiem, przyszła panu myśl, że już dobra, już jest ok i będzie teraz coraz lepiej? Być może kilka kolejek temu, kiedy już rzeczywiście zagwarantowaliśmy sobie utrzymanie do tego momentu, cały czas byliśmy pod... Wciąż jesteśmy oczywiście, bo tak jak wspomniałem na początku, chcemy wygrać każdy mecz, ale zaczęliśmy od remisu tą rundę wiosenną, później była porażka, zaczęliśmy wygrywać mecze, a my wciąż byliśmy blisko tego czerwonego, w cudzysłowie, miejsca. Potrzebowaliśmy złapać kolejne serie i dopiero uciec, co świadczy o tym, że naprawdę byliśmy skoncentrowani na tym celu, ale też mieliśmy te krótkoterminowe cele, do których przygotowywaliśmy się każdego tygodnia. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję.